Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Andrzej Kubisiak, jestem zastępcą dyrektora do spraw badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Spotykamy się dzisiaj przy okazji bardzo ważnej dla nas publikacji, ważnej przynajmniej z dwóch powodów. Jeden z nich dotyczy tematyki, którą będziemy się dzisiaj zajmować, a więc będziemy dokonywać pewnej weryfikacji scenariuszy związanych ze zmianami w światowym handlu wywołanymi pandemią COVID-19. To jest temat, który w ubiegłym roku właściwie na miesiąc, dwa miesiące po rozpoczęciu pandemii zaczęliśmy analizować. Pamiętamy, że kryzys pandemiczny w dużej mierze też zaczął się od zerwanych szlaków handlowych i to jest jeden z ważnych powodów, dla których dzisiaj ten temat też podejmujemy. Drugi bardzo ważny, szczególnie dla nas pewnie wewnątrz w Instytucie, ale chcemy go też jasno wypowiedzieć, jest to, że jest to raport, który ma też upamiętniać bardzo ważną postać, pana Janusza Hojnę, który pracował przez bardzo wiele lat wcześniej w Instytucie Badań Konsumpcji i Koniunktur, również w Polskim Instytucie Ekonomicznym, analizując właśnie główne trendy handlowe na świecie. Był autorem raportu, jednym z głównych autorów raportu z ubiegłego roku, który przygotowywany był pod kątem weryfikacji scenariuszy, jeżeli chodzi o światowy handel. Pan Janusz w tym roku niestety zmarł, odszedł i ku jego pamięci również ten raport dzisiaj chcemy opublikować jako pewne podziękowanie i hołd dla jego wieloletniej pracy. Natomiast gdy spojrzymy na 2020 rok, to był on bardzo ciekawy i można powiedzieć nawet spektakularny, jeżeli chodzi o zmiany w globalnej wymianie handlowej. Sama wymiana handlowa w ubiegłym roku, gdy spojrzymy na wymianę towarową, w 2020 roku pomimo trudności, pomimo zerwanych łańcuchów dostaw wzrosła ponad 5% w porównaniu do roku 2019. To jest sygnał dla nas, że wiele w tym obszarze się działo pomimo wstępnych perturbacji. Za chwilę oddam głos Łukaszowi Ambroziakowi. Widzę, że ma pewien problem z kamerą, więc możliwe, że tylko i wyłącznie zobaczycie Państwo prezentację, którą będzie omawiał. W drugiej części będziemy mieli bardzo ciekawą dyskusję z udziałem Ignacego Morawskiego, głównego analityka Pulsu Biznesu, a także szefa platformy Spoddata. Tą rozmowę poprowadzi Marek Wąsiński, szef zespołu handlu zagranicznego w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Zapraszam również Państwa do refleksji, zadawania pytań, jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości i chęć uszczegółowienia pewnych informacji, które będą podawane w najbliższych minutach, to zachęcamy do zadawania pytań w sesji Q&A. Wrócimy do nich pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Czasem Łukasz, oddaję Ci głos. Proszę, włącz prezentację. Jeżeli kamera nie będzie działać, to najwyżej będziemy musieli jedynie tylko Twojego głosu posłuchać w tej sytuacji. Dziękuję, Andrzej. Witam Państwa. Mam nadzieję, że jest mnie słychać. Niestety mam problemy jakieś z kamerą. Udostępnię teraz prezentację. Mam nadzieję, że prezentacja będzie widoczna. Czy wyświetla tak, się? Prezentację widać. Okej, okay, to super. To w takim razie sobie poradzimy bez wizji. Także ja tutaj Państwu zaprezentuję. Mam przyjemność prezentacji raportu Globalizacja w czasie pandemii, który jest autorstwem czterech analityków właśnie z zespołu handlu zagranicznego. I najważniejszy wniosek, jaki wyłania się z tego raportu, jest taki, że Polska jest jednym z największych beneficjentów pandemii. Otóż udział Polski w światowym eksporcie towarów w 2020 roku zwiększył się o 14 setnych punkta procentowego w porównaniu z 2019 rokiem. I wyniósł w 2020 roku, polski eksport odpowiadał za 1,54% światowego eksportu towarów. Warto zauważyć, że był to największy wzrost udziału w eksporcie światowym pośród państw Unii Europejskiej oraz szósty najlepszy wynik na świecie. Udało się to osiągnąć dzięki relatywnie niewielkiemu zmniejszeniu się wartości eksportu, bo otóż polski eksport towarów w 2020 roku zmniejszył się zaledwie o 0,3%. A kto był największym beneficjentem? Nie jest to zaskoczeniem, że Chiny były i są największym beneficjentem pandemii.
W sytuacji, gdy światowy wolumen towarów zmniejszył się o 5,5%, tutaj eksport Chin rozwijał się w wyższym tempie, a udział Chin w światowym eksporcie zwiększył się o 1,6 punktu procentowego do 14,7%. I co wynikało przede wszystkim z tego, że Chiny szybciej poradziły sobie z pandemią, szybciej, można powiedzieć, zaprzestały właśnie różnych ograniczeń i gospodarka szybciej wróciła na normalne, no, na normalne tory i mogły właśnie zyskać na rosnącym popycie chociażby na dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Zyskały także Wietnam oraz Tajwan, czyli państwa, które już zaczęły poprawiać swoją pozycję w światowym eksporcie towarów w okresie wojny handlowej Stany Zjednoczone-Chiny. To byli główni właśnie, można powiedzieć, beneficjenci pandemii. Rok temu podczas prezentacji pierwszego raportu oceniającego zmiany w światowej gospodarce w efekcie pandemii sformułowaliśmy 4 scenariusze. W każdym z tych scenariuszy założyliśmy, że zmniejszy się udział Chin w dostawcach jako dostawcy zarówno dóbr pośrednich wykorzystywanych do procesów produkcji, jak i dóbr finalnych. Otóż tak też się nie stało, bo w pierwszym roku pandemii Chiny zyskały, jeśli chodzi właśnie o obie kategorie dóbr, ale jednak rok pandemii to za mało, aby jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć tezę o spadku udziału Chin w światowym handlu. Rok temu mówiło się dużo właśnie na początku pandemii o przenoszeniu produkcji z Chin do innych krajów, ale z tych licznych zapowiedzi firm o relokacji niewiele zrealizowano, bo badanie nasze wykazało, że tak naprawdę można znaleźć kilka przykładów relokacji właśnie produkcji z Chin do innych krajów, chociażby do państw Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej, czyli między innymi do Wietnamu i na Tajwan oraz do Indii i Meksyku. I ten właśnie scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny do zrealizowania, że jednak ta produkcja nie będzie już lokowana w Chinach, ale będzie lokowana właśnie w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej, czy też nastąpi częściowe przeniesienie produkcji właśnie w pobliże rynków docelowych. I tak na przykład Meksyk może być takim zagłębiem produkcyjnym dla Stanów Zjednoczonych. Zresztą już jest takim zagłębiem, może nastąpić umocnienie roli Meksyku właśnie jako takiego zagłębia produkcyjnego dla Stanów Zjednoczonych. I warto tutaj przede wszystkim wyartykułować te czynniki, które przyczyniły się do odporności polskiego eksportu podczas pandemii. Otóż w porównaniu z innymi krajami Polska ma relatywnie wysoki stopień dywersyfikacji eksportu. Jeśli chociażby porównamy z państwami Grupy Wyszehradzkiej, to widzimy, że w tych państwach przemysł motoryzacyjny, wyroby przemysłu motoryzacyjnego mają duże znaczenie w eksporcie tych krajów. O tyle w Polsce ono było około 14% w 2019 roku, a więc można powiedzieć wyraźnie mniej niż chociażby na Słowacji i na Węgrzech. A to właśnie branża motoryzacyjna najwięcej straciła właśnie na pandemii, bo nastąpiło załamanie właśnie sprzedaży samochodów, a pod koniec 2020 roku mieliśmy tutaj problemy od strony podażowej, mianowicie problemy z dostawami mikroprocesorów dla motoryzacji. W przypadku Polski duży był też udział produktów rolno-spożywczych, na które właśnie popyt zagraniczny był względnie sztywny podczas pandemii. Te produkty miały o wiele mniejsze znaczenie właśnie w tych pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej. Do kolejnych czynników właśnie odporności polskiego eksportu należała specjalizacja w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Mianowicie
To, że właśnie Polska jest takim zagłębiem produkcyjnym wielu dóbr tego rodzaju, jak chociażby sprzęt AGD, sprzęt RTV, meble i eksportujemy je właśnie za granicę, to było naszą, można powiedzieć, siłą naszego eksportu, bo popyt na te towary w sytuacji, kiedy doszło do przesunięcia popytu z usług na towary, to właśnie te towary najbardziej zyskały i popyt na te towary wyraźnie wzrósł. I jeśli spojrzymy chociażby tutaj na zmiany polskiego eksportu, to widzimy, że dwie kategorie, takie jak urządzenia elektryczne czy komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, mają one istotne znaczenie w polskim eksporcie, około 20%. Widzimy, że eksport tych produktów wyraźnie wzrósł. Ponadto Polska włączyła się aktywnie w łańcuchy dostaw związane z elektromobilnością. O ile w przypadku autobusów elektrycznych było to już wcześniej widoczne, natomiast w przypadku baterii litowo-jonowych wiązało się ze wzrostem popularności elektromobilności właśnie w dobie pandemii, a w szczególności wynikało z rosnącego udziału samochodów elektrycznych w produkcji samochodów w Niemczech, do których właśnie Polska jest tutaj, Niemcy są największym odbiorcą tych baterii litowo-jonowych. I to właśnie Niemcy dzięki właśnie temu zwiększonemu popytowi z jednej strony na dobra konsumpcyjne trwałego użytku i z drugiej strony dzięki właśnie rozwojowi elektromobilności, bo warto podkreślić, że udział pojazdów elektrycznych w produkcji pojazdów w Niemczech w 2020 roku wzrósł z 5% do blisko 18%, co jest wysokim wzrostem. To właśnie Niemcy działały właśnie stabilizująco dla polskiego eksportu towarów w dobie pandemii. A jak Polska prezentuje się, jeśli chodzi o te zmiany w łańcuchach dostaw? Otóż z naszego badania wynika, że brakuje przesłanek, które by wskazywały, że ma miejsce masowy proces przenoszenia produkcji do Polski, produkcji z Chin do Polski. Nie udało się zidentyfikować takiej firmy, która dokonała takiej relokacji. Niektóre firmy zapowiadały to, ale tego nie dokonały. To może wynikać z dwóch kwestii. Otóż proces relokacji jest procesem skomplikowanym i w ciągu roku w zasadzie trudno jest to zrealizować. Natomiast może też to wynikać z, dlatego firmy mogły teraz, mogą opracowywać plany, jak to efektywnie zrobić, dlatego jeszcze te relokacje nie nastąpiły. A drugie wytłumaczenie jest takie, że firmy mogą, nie zawsze chcą chwalić się tym, gdyż może to po prostu popsuć im relacje właśnie z państwem środka, dopóki będą jeszcze właśnie działać w Chinach i tam produkować. Bo tutaj z badania ankietowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego realizowanego razem z Głównym Urzędem Statystycznym wynikało, że 6% polskich firm jest beneficjentami przeniesienia produkcji z Chin. Natomiast tak jak już tu wspomniałem, no w naszym badaniu nie udało się zidentyfikować takiej konkretnej firmy. Co więcej, w dobie pandemii nastąpiło umocnienie Chin w imporcie Polski i udział Chin zwiększył się o ponad 2 punkty procentowe i to zjawisko było dość powszechne w krajach europejskich, co wskazuje na to, że właśnie Chiny też zyskały właśnie, podkreśla to, potwierdza to, że Chiny zyskały na pandemii i też po części, głównie z tego względu, już abstrahując od maseczek i sprzętu medycznego, który był na początku pandemii przez Chiny eksportowany, to zyskały przede wszystkim dzięki też specjalizacji w produkcji wyrobów konsumpcyjnych typu cała elektronika czy różnego rodzaju właśnie sprzęt, urządzenia elektryczne. Także tutaj też Chiny w tym zakresie są beneficjentami w wielu krajach, w tym właśnie w Polsce. Mimo tego, że relokacja nie następuje, to są pewne zjawiska, które mogą wskazywać na to, że jednak będzie rosło znaczenie tutaj produkcji w
Polsce i nie będzie to relokacja, ale będą to nowe inwestycje. I otóż wskazują na to dane UNCTAD-u opublikowane w czerwcu tego roku i w Polsce ogłoszono w 2020 roku 465 inwestycji typu Greenfield, co dało Polsce szóste miejsce na świecie pod względem ilości właśnie takich inwestycji. I inwestycje te ogłoszono, inwestycje na kwotę ponad 24 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o wartość, to niewiele tylko ustępujemy Niemcom, jeżeli chodzi o wartość tych inwestycji. Także tutaj są to jak gdyby pozytywne symptomy mówiące o tym, że jednak te inwestycje do Polski czy do innych krajów regionu będą napływać. I na koniec tytułem trochę podsumowania warto zastanowić się, co dalej z globalizacją. Otóż nasze badanie wykazało i potwierdziło też wyniki innych badań, że w czasie pandemii łańcuchy dostaw okazały swoją pełną nieelastyczność. Na początku było to po stronie podażowej. Tutaj były problemy z dostawami części. Jesienią też mieliśmy problemy z dostawami chociażby mikroprocesorów do produkcji samochodów, czy też z rosnącymi cenami wielu surowców i półproduktów, rosnącymi cenami, kosztami transportu. Ta nieelastyczność łańcuchu, która ujawniła się w czasie pandemii, powoduje, że prawdopodobnie dojdzie do zmiany koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw i nawet może już to zjawisko następuje, z koncepcji just in time na just in case, która ma przede wszystkim, będzie polegała na zwiększeniu stanu zapasów, co zapobiegałoby właśnie konieczności przerw w produkcji w razie właśnie zakłóceń podaży różnego rodzaju dostaw części i komponentów. Ważne, żeby podkreślić, że kluczowe jest nie tyle przenoszenie produkcji podzespołów z Chin, co i dywersyfikacja tej produkcji, czyli zwiększanie liczby dostawców danego komponentu. Ponadto trzeba tutaj też podkreślić, że to, co było takim motorem wzrostu eksportu chińskiego przez lata, mianowicie niższe koszty pracy, ten naturalny czynnik no, wydaje się już istotnie wyczerpywać. I to też właśnie może być przyczyną tych zmian, które zachodziłyby nawet gdyby nie nastąpiła pandemia, bo jeśli cofniemy się o 3 lata wstecz do wojny handlowej, to zauważymy, że rzeczywiście już wtedy zaczęły zachodzić w światowej gospodarce zmiany, które to pandemia tak naprawdę przyspieszyła. I oprócz czynników, to myślę warto podkreślić, że oprócz czynników ekonomicznych, wpływ na kierunki zmian w gospodarce światowej będą miały także czynniki polityczne i rywalizacja, można powiedzieć, między Unią Europejską i USA z jednej strony, a Chinami z drugiej strony. Dążenie tych Unii i Stanów Zjednoczonych do zmniejszenia zależności od dostaw z Chin, to może być właśnie też czynnikiem, który będzie kształtował światową gospodarkę w najbliższych latach. I myślę, że na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Łukaszu, za prezentację obszerną naszego raportu. W takim razie teraz zaproszę Państwa do krótkiej rozmowy z zapowiedzianym już przez Andrzeja, panem Ignacym Morawskim, głównym ekonomistą Opusu Biznesu i szefem Spotdata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa, wszystkich słuchaczy. Więc skoro Łukasz skończył prezentację na tym wątku globalizacji i tej oceny międzynarodowej, może od tego bym zaczął, czyli no jaka jest pana ocena stanu globalizacji dzisiaj? Jakie trwałe zmiany w handlu międzynarodowym mogła
pandemia rzeczywiście wprowadzić i ten wątek wydaje mi się bardzo ciekawy, szczególnie modelu produkcji just in time. Czy rzeczywiście uważa Pan, że to jest już, można powiedzieć, przeszłość i będziemy przechodzić do tego modelu just in case, czy po prostu to jest chwilowa nieelastyczność łańcuchów wartości i raczej tak daleko nie należy wybiegać? Ja myślę, że pandemia okazała się dla globalizacji zjawiskiem paradoksalnie pozytywnym i to jest najbardziej zaskakujące. Globalizacja, czyli można powiedzieć, musimy sobie jakoś ją nazwać, tak? No więc możemy to nazwać jako udział międzynarodowej wymiany handlowej, czy też stosunek międzynarodowej wymiany handlowej do PKB, stosunek międzynarodowych inwestycji zagranicznych do PKB. Na jakikolwiek wskaźnik nie weźmiemy, to globalizacja w drugiej dekadzie XXI wieku zwalniała. Zwalniała z dwóch najważniejszych powodów. Po pierwsze, był to efekt wolniejszego rozwoju gospodarczego po kryzysie finansowym, narosłych długów, mniejszej dynamiki wydajności pracy i generalnie mniejszej dynamiki PKB, ale był to też efekt rosnącego protekcjonizmu. Może tego protekcjonizmu nie widać nominalnie w taryfach, w cłach handlowych, ale widać go było w różnych miękkich regulacjach, które wprowadzały różne kraje. I kulminacją tego procesu była wojna handlowa rozpoczęta w 2018 roku między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jak sobie spojrzymy na dane o handlu zagranicznym, to zobaczymy, że od momentu rozpoczęcia tej wojny handlowej w międzynarodowym handlu doszło do obniżenia dynamiki wymiany i spowolnienia generalnie aktywności. Więc ta wojna handlowa była taką kropką trochę nad i, po generalnie słabej dekadzie przyszło jeszcze taki cios w plecy, przyszedł cios w plecy, więc to była słaba dekada i teraz przychodzi pandemia. Na początku pandemii mówi się, że to może całkowicie już rozbroić globalizację po tej słabej dekadzie, że łańcuchy dostaw się pozrywają. Tymczasem okazało się, że międzynarodowy system gospodarczy, szczególnie system przemysłowy, okazał się zaskakująco odporny i elastyczny. Po bardzo dużym załamaniu produkcji w kwietniu i maju 2020 roku nastąpiło bardzo szybkie odbicie, a od jesieni 2020 roku no, trwa wręcz boom przemysłowy na świecie, właściwie we wszystkich regionach świata. A oczywiście ten boom najbardziej odczuwają dwa najważniejsze huby przemysłowe świata, te można powiedzieć ogromny hub azjatycki i mały hub środkowoeuropejski, czyli my. Więc ja myślę, że ta odporność międzynarodowego systemu handlowego jest takim najważniejszym zjawiskiem wartym uwagi. Firmom udało się utrzymać relacje handlowe, udało się podtrzymać kontrakty, udało się podtrzymać wymianę towarów. Stało się to w dużej mierze w warunkach zablokowanych podróży międzynarodowych, czyli trzeba było uruchomić kontakty cyfrowe, cyfrową wymianę dokumentów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie było łatwe, ale moim zdaniem pandemia tej globalizacji pomogła. I teraz no oczywiście zobaczymy, na ile będzie to trwałe. Pytanie, co zostanie trwałego z tej pandemii, to jest bardzo trudne, bo na razie jesteśmy w stanie takiego potężnego rozchwiania. Najpierw mieliśmy potężne załamanie popytu, później potężny wzrost popytu na towary na świecie. Teraz mamy taką lekką stabilizację. Więc nie wiem, naprawdę bardzo trudno powiedzieć, co z tego zostanie na stałe. Na pewno rośnie rola bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wymiany handlowej, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, ale też bezpieczeństwa cyfrowego, bo skoro więcej obrotu jest w świecie cyfrowym, to znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo cyfrowe rośnie i to rośnie bardzo szybko i to widać już jakby w praktyce biznesowej też, że nakłady na cyberbezpieczeństwo to już nie jest tylko taka fanaberia, jakaś pieśń przyszłości, a to jest naprawdę kwestia bieżącej ciągłości aktywności gospodarczej. Więc bezpieczeństwo to jest moim zdaniem kluczowe hasło, jeżeli chodzi o kontynuację, czy też inaczej o trwałe efekty pandemii. Jeszcze padło pytanie, czy te łańcuchy dostaw just in time się utrzymają. No naprawdę bardzo trudno powiedzieć. Oczywiście ten system just in time, czyli taki, w którym utrzymuje się niskie
stany magazynowe, tiry przyjeżdżają co do minuty na miejsce z towarem, to co do minuty wjeżdża na linię produkcyjną, co do minuty wyjeżdża i co do minuty wjeżdża do fabryki 500 km dalej. No ten system został poddany potężnym napięciom, ale sądzę, że on jest dość efektywny, więc ja bym go tak nie skazywał na porażkę. Na pewno będzie większa dywersyfikacja, większe stany magazynowe, większe zróżnicowanie dostawców i moim zdaniem my już na tym korzystamy jako kraj. Ale czy ten system się bardzo mocno zmieni, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że za wcześnie na trwałe orzekanie. Proszę pamiętać, że decyzja o tym, żeby przenieść gdzieś produkcję, to jest kwestia kilku lat, więc to, że nie widać jeszcze w danych czegoś dziś, nie znaczy, że tego nie będzie. Jak firmy decydują o tym, żeby zmienić swoich dostawców, zmienić źródła dostaw, zainwestować w nowe fabryki, to efekty będziemy widzieli za 2-3 lata tego dopiero. Dokładnie też można powiedzieć, że też to jest podteza w naszym raporcie, że relokacja, czyli fabryka istniejąca w Chinach i przeniesienie jej gdzieś indziej, no to jest bardzo trudny proces też ze względu właśnie na istniejące łańcuchy wartości, w ramach którego trzeba byłoby zmienić całkowitą sieć dostawców, gdyby nagle fabrykę z Chin przenieść do Polski. Ale jednocześnie rzeczywiście te rozumiem, że te nowe inwestycje, które będą dokonywane, te one mogą być dywersyfikowane w myśl tego, o czym Pan mówi, czyli zwiększaniu bezpieczeństwa. Rozumiem, że samo właśnie zwiększanie stanów magazynowych już oznacza, że trzeba mieć magazyny, więc w tym sensie trochę zmienia to tę kwestię produkcji just in time, że nagle ten wątek zagwarantowania rezerw komponentów produkcyjnych będzie rzeczywiście jakoś musiał być wzięty pod uwagę w większym stopniu, ale właśnie skoro mówimy o tym bezpieczeństwie, skoro mówimy o tych możliwych relokacjach, to wydaje mi się, że super ważny wątek to jest jednak tej rywalizacji politycznej. Też myślę, że można powiedzieć, że to przede wszystkim nie pandemia naciska na tę relokację, ale jednak rywalizacja systemowo-polityczna z Chinami. I to właśnie presja polityczna ewentualnie będzie miała największe znaczenie w sprowadzaniu produkcji, bądź też w tych nowych inwestycjach lokowanych nie w Chinach, tylko w innych państwach gwarantujących tę dywersyfikację. I czy widzi Pan szansę na to, żeby zwiększyć to uniezależnienie od Chin, czy może nawet pokusić się od Azji? I zwłaszcza tutaj chciałem podkreślić ten wątek półprzewodników, no bo rzeczywiście w ramach tych zmian w globalizacji, które zaobserwowaliśmy, no to ta podaż półprzewodników jest obecnie największym problemem i wygląda na to, że no właśnie znowu wybudowanie nowych fabryk to jest przestrzeń długoletnia, ale czy ona jest w ogóle możliwa też z perspektywy zagwarantowania dostępu do surowców? No, wojna handlowa na linii Chiny-USA jest rzeczywiście najważniejszym pewnie takim dużym zjawiskiem w handlu, może inaczej, w systemie międzynarodowym, gospodarczym. Na razie ta wojna, jak spojrzymy na dane, ma bardzo mały wpływ na znaczenie Chin w światowej gospodarce, a już na pewno w europejskiej gospodarce, bo musimy patrzeć z perspektywy europejskiej. Udział Chin w europejskim imporcie, w imporcie Unii Europejskiej wzrósł istotnie w minionym roku. Czyli jakby Chińczycy zadbali o to, żeby utrzymać swoją pozycję na europejskich rynkach i to im się udało. I teraz oczywiście jest pytanie, czy to zostanie w jakiś sposób odwrócone. Można stawiać różne hipotezy. No, na pewno Amerykanie będą walczyć o to, żeby ograniczyć chińską ekspansję na świecie, ale wydaje mi się też, że ta walka jest skoncentrowana na wybranych segmentach, tak? Nie będzie przecież walki z tym, że z dostawami części do pralek, tak? Czy różnego rodzaju małych dóbr konsumpcyjnych z Chin. No, z tym nikt nie walczy. Walczy się raczej z kradzieżą własności intelektualnej i walczy się z rosnącą pozycją Chin na rynkach towarów bardzo mocno zaawansowanych. I ja myślę, że ta walka tak nas bardzo nie dotyczy jeszcze w tym momencie. Tak? Znaczy nie wydaje mi się, żebyśmy my bezpośrednio jakoś byli tym dotykani, czy byśmy mogli przez to przejmować jakieś chińskie, nie wiem, chińską produkcję. Nie sądzę, żeby na dziś, to jest na pewno duże wyzwanie dla świata, tak? Relacja między Chinami a USA. Mówi się, że no,
były różne te teorie pokazujące, jakie jest prawdopodobieństwo wojny, tak, między tymi krajami. Chiny jako taka trochę analogia Niemiec z początku XX wieku, czyli rosnącej potęgi przemysłowej, która szuka sobie miejsca na świecie. Potęgi dominujące starają się ją zdusić i w końcu dochodzi do konfliktu. No więc dla świata jest to pewnie kluczowa linia rywalizacji. Ja bym nie przeceniał tego problemu z punktu widzenia handlu międzynarodowego dziś dla nas. No, bieżące dane nie sugerują, żeby to miało jakiś duży wpływ. Najważniejsze pytanie dla Europy jest dziś takie, czy Stany Zjednoczone wciągną Europę w pełni w swoją konfrontację z Chinami, czy nie. Europa raczej ma takie neutralne nastawienie do Chin. Natomiast oprócz Chin zadał Pan jeszcze jedno pytanie, przepraszam, jakby mógł Pan powtórzyć. Chodziło o uzależnienie od przewodniki i półprzewodniki, ale to w zasadzie mamy takie pytanie od słuchaczy, więc Oskar Pietrowicz zapytał rzeczywiście o nowe inwestycje w Polsce, jakie mogą być dokonywane, czy widać dywersyfikację obszarów inwestycyjnych i w ramach tego, czy istnieje szansa właśnie na napływ inwestycji w ramach produkcji chipów i półprzewodników do Polski. Czy widzi pan, chciałem to o tym powiedzieć trochę, że ten temat półprzewodników i chipów nas dotyczy w małym stopniu, ponieważ my nie jesteśmy producentem tego, my nie specjalizujemy się w tego typu wyrobach i wątpię, czy będziemy się specjalizowali, więc ja sądzę, że to jest duży temat i na pewno Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia będą chciały zainwestować w nowe zdolności produkcyjne w tej dziedzinie, żeby się uniezależnić od dostaw z Azji. Zresztą to nie jest kwestia tylko chipów. No, mamy też temat cały dostaw dla przemysłu farmaceutycznego. Tak, tam też jest pytanie o to, czy Europa nie powinna w większym stopniu być niezależna produkcyjnie, więc jest kilka takich sfer. Natomiast ja sądzę, że to nie jest branża, która wydaje mi się mogłaby być zidentyfikowana jako branża przyszłości dla Polski. Dla nas na pewno ważne jest co? Ważne jest, jaką my zajmiemy pozycję w łańcuchach dostaw w warunkach rewolucji elektromobilnej, tak? Bo my żeśmy w tym pierwszym rozdaniu motoryzacyjnym, można powiedzieć inaczej, w pierwszym rozdaniu inwestycyjnym w motoryzacji w Europie Środkowej zyskaliśmy bardzo dużo w ujęciu bezwzględnym, ale w ujęciu względnym w porównaniu z innymi krajami regionu moim zdaniem przegraliśmy, znaczy my ściągaliśmy gorsze inwestycje niż Czechy, Węgry, czy nawet Rumunia, tak, mniej zaawansowane, o mniejszej wartości dodanej. Teraz paradoksalnie na tym trochę korzystamy, bo my produkujemy dużo części, na które popyt jest generalnie bardziej sztywny w czasie kryzysu i dzięki temu produkcja w polskiej motoryzacji notuje wyższą dynamikę niż w innych krajach regionu. Ale co do zasady, wydaje mi się, że w tej tradycyjnej motoryzacji nie osiągnęliśmy takiej pozycji, jaką mogliśmy osiągnąć. Natomiast następuje duża zmiana w tym sektorze czy w branży i na pewno jest walka o to, kto będzie ściągał lepsze inwestycje i my już mamy jakieś sukcesy. Ważne jest teraz, żeby te fabryki, na przykład, które pojawiają się, fabryki akumulatorów, stworzyły wokół siebie łańcuchy dostaw lokalnych w taki sposób, żeby następował transfer rzeczywiście technologii i wiedzy. Bo zagraniczne inwestycje mają sens i znaczenie dla rozwoju gospodarczego wtedy, kiedy prowadzą do dyfuzji wiedzy i technologii. Bo jako samo źródło kapitału oczywiście są istotne, tak, ale nie aż tak bardzo. W sensie taki kraj jak Polska jest w stanie sam wygenerować duże inwestycje. Natomiast istotne jest, żeby dochodziło do transferu wiedzy i technologii. Więc jeżeli te inwestycje w fabryki akumulatorów będą prowadziły do wzrostu łańcuchów dostaw i rozwoju branż, które dostarczają na rzecz tego sektora, no to mamy szansę rzeczywiście na solidny impuls rozwojowy i sądzę, że to jest najważniejsze teraz wyzwanie związane z zagranicznymi inwestycjami. No jest oczywiście kilka innych branż, w których mamy szansę, tak, i mamy cały czas potencjał rozwojowy, przede wszystkim żywność. Jak Państwo pokazywali, ten udział żywności w naszym eksporcie jest dość wysoki i teraz cała gra toczy się o to, żebyśmy my potrafili zwiększać stopień jakby przetworzenia produktów, które wytwarzamy, żebyśmy nie sprzedawali na przykład tylko kawałków mięsa, które idą gdzieś na zachód i później są tam krojone, smażone w KFC, tak, pakowane w bułkę, sprzedawane po wyższej marży, tylko żebyśmy my tworzyli produkt, który już sam w sobie ma wyższą marżę. To jest jedno wyzwanie w tej dziedzinie żywności. Inne wyzwanie jest takie, żebyśmy
sprzedawali bardziej globalnie, mniej koncentrowali się na eksporcie blisko, tuż za naszą granicę, ale umieli zdobyć rynki, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, bardziej w Azji. Tylko że rynki oczywiście takie dalekie zdobywa się żywnością przetworzoną, a nie nieprzetworzoną, tak? Nie będziemy wysyłać zboża i jabłek do Chin. Możemy natomiast wysyłać żywność przetworzoną. Mówię na dużą skalę. Natomiast mamy dużo wyzwań w tej branży i pewnie można by tak powymieniać jeszcze kilka innych dziedzin. Natomiast ja nie wiem, czy te półprzewodniki i temat elektroniki generalnie jest czymś, w czym my możemy zawalczyć o swoje miejsce na świecie. Przyznam szczerze mówiąc, że mówiąc nie wiem, na serio mówię nie wiem, tak? To znaczy nie to, że tak nie będzie, tylko po prostu nie mam jakiejś sprecyzowanej opinii w tej sprawie. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś duża szansa dla nas. Super, bardzo dziękuję za tę odpowiedź na i moje, i pytanie z sali jednocześnie. A teraz, ponieważ czas nas goni, to Andrzeju, może oddam Tobie głos, czy są jakieś pytania jeszcze dodatkowe od słuchaczy, otwierając Q&A, jak rozumiem, i jakby co, to ja chętnie jeszcze zadam jedno pytanie, ale to... Na tą chwilę widzę, że czekamy jeszcze na pytania, więc wydaje mi się, Marek, że to, jeżeli masz pytanie dodatkowe, to jest dobry moment. Ja tylko uzupełnię, że o kwestii innych rynków i tych perspektywicznych też dla polskiego eksportu będziemy oddzielny raport przygotowywać w najbliższych tygodniach, więc zachęcam do lektury, bo wątek, który Ignacy Morawski poruszył przed chwilą, pewnie będzie jednym z istotnych też w tej publikacji. Jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, to zachęcamy Państwa, bo to ostatni moment, żeby zarówno naszego gościa, jak i do autorów raportu zadać pytania. A ja, korzystając z tej sytuacji, w takim razie jeszcze chciałem zapytać, chociaż trochę się to już pojawiło teraz w ostatniej Pana wypowiedzi, ale o tę perspektywę na przyszłość, jeśli chodzi o Polskę, bo rozmawialiśmy o tej perspektywie globalnej, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje globalnie i co ma wpływ na inwestycje w Polsce, ale czy Polska jest w stanie utrzymać to tempo rozwoju eksportu, czy to właśnie, no powiedzmy, to będzie raczej chwilowe wzmożenie, czego należy się spodziewać w przyszłości w tej dziedzinie? Przede wszystkim warto podkreślić, że wyniki eksportu są rzeczywiście bardzo zaskakujące pozytywnie. Fakt, że ten eksport właściwie nie spadł w 2020 roku, jest ogromnie pozytywnym zaskoczeniem. I ja bym rozdzielił odpowiedź na to pytanie na dwa elementy, taki krótkookresowy i długookresowy. W krótkim okresie najciekawsze jest pytanie, czy popyt na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, takie jak sprzęt AGD, meble, wszystko generalnie, co ładujemy do mieszkań, czy ten popyt, który jest ogromny, naprawdę ogromny, czy on teraz się odwróci? Czy będzie tak, że on się ustabilizuje, czy odwróci? To znaczy jest takie ryzyko, że ludzie, konsumenci, którzy wyposażyli mieszkania na dużą skalę, teraz zmniejszą zakupy tego typu towarów i skierują się na inne towary i usługi. Nie wydaje mi się, żeby to ryzyko było duże. Ono mogłoby się zmaterializować, gdyby gospodarka utknęła na poziomie wyraźnie niższym niż przedpandemiczny i gdyby gospodarstwa domowe utrzymywały podwyższoną stopę oszczędności. Natomiast ja podejrzewam, że gospodarka wróci do przedpandemicznego trendu i generalnie te wydatki na dobra związane z wyposażeniem mieszkań nie będą oczywiście rosły tak szybko, ale ustabilizują się na wysokim poziomie. Tym bardziej, że wydaje się, iż zmiana modelu pracy będzie sprzyjała mimo wszystko większym wydatkom na mieszkanie, tak? Bo mieszkanie w większym stopniu niż kiedyś będzie miejscem pracy i to będzie długotrwały efekt. No więc to jest jedna rzecz, tak? Czy wydatki na trwałe dobra konsumpcyjne, które napędziły polski eksport, zmniejszą się czy nie? W długim okresie jest oczywiście pytanie o konkurencyjność polskiej gospodarki, zdolność przyciągania zaawansowanych inwestycji, zdolność zdobywania nowych rynków. Ja powiem tak, no nic nie wskazuje na to, żeby ekspansja polskich producentów, czy też produkcji z Polski, bo to nie są polskie firmy w dużej mierze, na świecie miała się zmniejszyć. Czy też nic nie wskazuje na to, żeby to tempo miało zostać wytracone. My żeśmy skorzystali na kryzysie finansowym, który był 10 lat temu, w ten sposób, że dużo zachodnich producentów zaczęło szukać dostawców w naszym regionie. Tak? Taki przykład powiem, jeden z przedsiębiorców mówił o tym, że na jednej z debat w Pulsie Biznesu, że no kiedyś nie do pomyślenia było, żeby niemiecki producent zmienił dostawcę z niemieckiego na polskiego, teraz to jest na porządku dziennym.
I mi się wydaje, że ten kryzys pandemiczny wzmocni to zjawisko jeszcze bardziej. To znaczy, mówiliśmy podczas, czy Państwo mówili podczas prezentacji dużo o relokacji produkcji z Chin do Europy, że to nie nastąpiło, ale ja bym zwrócił uwagę na inne zjawisko. We wszystkich branżach dynamika produkcji w Polsce jest wyższa niż w Europie Zachodniej. Ewidentnie następuje wzrost udziału fabryk z Polski w dostawach na rynki europejskie. I moim zdaniem jest to powtórka zjawiska sprzed 5-10 lat, to znaczy firmy zachodnie, które są w trudniejszej sytuacji finansowej, szukają dostawców w Europie Środkowej. Konsumenci zachodni, którzy szukają więcej oszczędności, są bardziej skłonni, żeby kupić pralkę Amika niż pralkę powiedzmy Whirlpool, tak? I pewnie nieprzypadkowo Amika akurat teraz zostaje sponsorem dużego francuskiego klubu piłkarskiego, bo dostrzega właśnie taką szansę, że francuskiemu konsumentowi znowu się lampka w głowie zapaliła, że oho, może można kupić niezłą pralkę całkiem niezłej marki wschodnioeuropejskiej, dużo taniej. Więc myślę, że jest niemała szansa na to, że znów wzmocni się taki proces poszukiwania dostaw przez zachodnich producentów i konsumentów w naszym regionie. Więc ja myślę, że perspektywy są dobre, natomiast jak patrzę natomiast na ryzyka, ja zawsze jak myślę o przyszłości Polski i o ryzykach, to myślę, że największe ryzyko jest takie, że ktoś z nami zrobi to, co my żeśmy zrobili z Hiszpanią i Włochami. Tak? Znaczy my żeśmy tak naprawdę zabrali Hiszpanii i Włochom część dostaw, które oni realizowali do Niemiec, Francji i tak dalej, prawda? Szczególnie Włochom. Nasz udział w niemieckim imporcie jest teraz taki jak Włoch, podczas gdy dekadę czy dwie dekady temu był 2-3 razy niższy. I może się pojawi ktoś taki, kto z nami zrobi dokładnie to samo, dostarczy lepsze towary, taniej, szybciej, bardziej wiarygodnie. Znaczy szybciej to nie, bo my jesteśmy blisko Europy Zachodniej, tak? Ale generalnie obawiam się takich wstrząsów w światowym systemie produkcji, które sprawiają, że ta produkcja przesuwa się w różne nowe miejsca. Nie widać tego na horyzoncie na razie, to jest na plus, ale z takim ryzykiem zawsze trzeba sobie zdawać, z takiego ryzyka trzeba sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy w pewnym sensie na łasce procesów globalnych, których nie kontrolujemy. Ja wejdę tutaj w słowo, bo pojawiło się ostatnie pytanie i pewnie nie będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. I pytanie od pana Andrzeja Pawluczuka. Jakie panów zdaniem są szanse rozwoju eksportu polskich produktów telemedycznych, biomedycznych i biotechnologicznych? I nie wiem, czy nasz gość chciałby zabrać głos w tej sprawie, może panowie Marek, Łukasz również. Ja mogę, nie wiem, czy ktoś chce tu się wypowiedzieć. Ja mogę powiedzieć, co myślę o tym. To zapraszam. Nie wiem, jeżeli chodzi o... A to pytanie jest gdzie? Przepraszam, bo nie widzę. Na Q&A można je pewnie znaleźć. Jeżeli... Jakie są szanse rozwoju eksportu polskich produktów telemedycznych, biomedycznych, biotechnologicznych? Na pewno mi się wydaje, że jest to dziedzina, w której mamy spore szanse na rozwój, ale taka dziedzina, w której wciąż jesteśmy w zalążku. I wydaje mi się, że ciekawy jest na pewno ten segment biotechnologiczny, całego procesu odkrywania leków, drug discovery, który znajduje się na samym początku tego łańcucha. Tak? Proces odkrywania leku zaczyna się od poszukiwania molekuł, później testowania ich, tak, w kolejnych etapach i wprowadzania na rynek. Ten proces trwa bardzo długo. My raczej nie zajmiemy miejsca w jego środku czy na końcu, bo tam jest międzynarodowa Big Pharma, ale jest coraz więcej ciekawych polskich firm, które są na początku tego procesu i tam też jest marża do zgarnięcia i zysk do zgarnięcia. I w tym etapie moim zdaniem całego procesu drug discovery mamy coś do osiągnięcia i możemy znaleźć swoje miejsce na rynkach międzynarodowych, szczególnie, że mamy szansę połączenia kompetencji w sektora ICT informatycznego z sektorem farmaceutycznym, bo te sektory coraz częściej się nakładają. Coraz więcej, można powiedzieć, takich procesów odkrywania leków toczy się w systemach sztucznej inteligencji. Natomiast, żeby było jasne, to jest proces, który w Polsce jest na bardzo zalążkowym etapie. Tak? Jest trochę fajnych firm, ale i powinniśmy w to inwestować pewnie też publiczne jakieś pieniądze. Ale to nie jest coś, co wybuchnie na dużą skalę już zaraz, w najbliższym roku czy dwóch.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Będziemy dzisiaj kończyć. Bardzo dziękujemy panu Jacemu Morawskiemu, że był dzisiaj z nami i miał chwilę, żeby skomentować też dzisiejszy raport. Bardzo dziękuję Markowi Wąsickiemu, Łukaszowi Ambryziakowi i innym autorom dzisiejszej publikacji. Będziemy na pewno wracać do państwa z kolejnymi materiałami, bo u nas nie ma sezonów ogórkowych i także w wakacje wiele ciekawych analiz i publikacji możecie państwo znaleźć zarówno na naszych stronach, na kanałach społecznościowych. Zapraszam do śledzenia i bardzo dziękuję za dzisiaj. Wszystkim życzę udanej środy i dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.